Jesteś czysty, kolego. Ruszaj. Hej, braciszku, skończyłeś już? Już prawie, tatku. Czy nie można pracować tu w spokoju? Posłuchaj, starsza pani kończy drzemkę. Bierz się do roboty i pozbieraj ogryski, zanim się obudzi. Zostało jeszcze trochę do zebrania, chłopaki. Ruszajmy! Do 100 000 pułapek. Emil, przestań zżerać nasze zapasy. Jakie zapasy? Remi, miej oko na swojego braciszka. Lepiej, żeby nam coś zostawił. Dlaczego chodzisz w taki sposób? Bo te łapki służą do jedzenia. No dobra, chodź tak sobie. Ale tatkowi to się nie spodoba. Nie będzie zachwycony, że zachowujesz się jak człowiek. Tak, wiem. Dalej, Remi. Tatko wysłał nas po ogryski. Kto wie, może po drodze pokaże ci kilka ciekawych ruchów. Popatrz, jedzonko! Chodź za mną troszkę nazbierać. Myślałem, że pracujemy razem. I tak jest. Ja zaniosę jedzenie do doniczek, a ty weź się za to. Remi, popatrz, jak napinam muskuły i wchodzę na doniczki. Nieźle. Spróbuj i ty. Ale jak? Wiem, jestem niesamowity, co? Czasami sam siebie zadziwiam. Ale bierz jedzonko i spotykamy się przy sieci rybackiej. A teraz mistrzunio trochę się powspina. Patrz i ucz się, braciszku. O! Mistrzunio? Nikt nie jest doskonały. Pójdę inną drogą. Mam pomysł. Po tych puszkach dostaniemy się na dach. Wyglądają na lekkie i łatwe do podniesienia. Momencik. To ja zwykle wpadam na genialne pomysły. Masz na myśli te genialne pomysły, przez które ciągle wpadam w tarapaty? Zaczekam na ciebie przy oknie. Hej, Remi! Popatrz, jaki ze mnie akrobata! Co ty wyprawiasz? Zrobisz sobie krzywdę! Nie martw się! Jestem ekspertem! Spróbuj sam, braciszku. Zaczekam na skrzyni. Popatrz! Jeszcze więcej ogrysków! Użyj swojego superniuchacza i znajdź wszystkie. Spotkamy się, gdy skończysz. Zaczekaj, dlaczego ja mam odwalać całą robotę? O, popatrz, kula! Tylko spójrz! Można na niej dotrzeć aż tam! W porządku, Emil? Pokażę ci, jak to się robi. I nie zapomnij zebrać jedzonka, zanim spotkamy się przy oknie. Dobrze, teraz po linie dostaniemy się na tamten dach. Co? Oszalałeś? Jesteśmy szczurami, a nie ptakami. Po prostu patrz i ucz się. Spójrz, jak balansuje ciałkiem. Nazywam to wielkim wyścigiem szczurów. Po równowagę. Muszę to zobaczyć. Patrz i ucz się. Spotkamy się tam na dole na murku. I nie zapomnij o ogryskach. Nieźle, braciszku, coś już potrafisz. Teraz wylądujemy na tych słupkach. Uwaga! Uważaj, możesz sobie coś złamać. Czy możesz po prostu popatrzeć? Spotkamy się przy tym stosie drewna, dobra? Pudła mogą być świetną kryjówką. Wystarczy je podnieść i wejść do środka, a wtedy chodzić niezauważony.
A więc, jeśli jestem w pudełku, nikt mnie nie widzi? Właśnie. Teraz pokażę ci, jak się bronić. To będzie nasza broń. Emil, naprawdę zaczynasz mnie przerażać. Gdzieś ty się tego wszystkiego nauczył? Tak naprawdę to sam nie wiem. Kim ty jesteś? Myślałeś, że mnie dobrze znasz? Została nam ostatnia rzecz. Mam na myśli spływ i uwierz mi, braciszku, jestem tym ekspertem. Więc patrz i ucz się. I nie zapominaj o zbieraniu jedzonka. Wiem, wiem. Mówiłeś mi to już setki razy. Tak, tak. No to chodź za mną. Dlaczego znów tu wróciłeś? Potrzebuję twojej pomocy. W czym? To książka kucharska Augusta Gusto, mojego ulubionego szefa kuchni. Są w niej takie rzeczy, że ślinka cieknie. Ojej, Remi, nie wiedziałem, że potrafisz czytać. Chodźmy, zdobędziemy ją i później wszystko ci opowiem. Tatku? Jak to może? Wszyscy zginęli! Co jest grane? Excuse moi, jestem szefem kuchni, August Gusto. Ja wiem, kim jesteś, ale... Cisza i spójrz. Więc, mon ami, rozpoznajesz to miejsce. To chyba jest... Mów. Paryż. Tak. Przyprowadziłeś mnie tutaj? Dlaczego? Czy nie jesteś tylko moim urojeniem? Nie, jestem twoim urojeniem. Ale natchnienie może spłynąć na każdego, zwłaszcza szefów kuchni. Krytycy zdegradowali moją restaurację z 5 gwiazdek do 4. Wierzę, że ty, mon petit ami, pomożesz mi odzyskać tę gwiazdkę. Uratować restaurację Gusto? Chyba sobie poradzę.
Myśleliśmy, że już więcej cię nie zobaczymy. To cudownie, że wróciłeś do domu. Zaczekaj tylko, aż tatko się dowie. Czego się dowie? Remi, na wszystkie szczurości ty żyjesz. Tatku, cieszę się, że cię widzę, ale co tu robisz? Jesteśmy tutaj z powodu twojego postrzelonego pomysłu w domku. Wiesz, jak trudno przenieść całą wioskę? Odnalezienie nowego testera trucizny skończyło się klapą. Przykro mi, ale jestem tutaj i chcę pomóc. No już dobrze, dobrze. Chodź, bierzemy się do pracy. A, Remi, czekałem na ciebie. Przepraszam, tatku, ale zgubiłem się i zawędrowałem do Paryża. A skoro mowa o dobrym jedzą? Codziennie karmią tu psy z podwórza wiadrem resztek. Musimy zdobyć takie wiadro. Ale w jaki sposób? Tym się nie przejmuj. Użyj nosa, żeby odszukać inne szczury na podwórzu. One znają wszystkie szczegóły. Ale pamiętaj, strzeż się psów. Psy! Cudownie. Tak więc Remi porzucił proste wiejskie życie i przybył do Paryża. Gdzie życie jest o wiele bardziej, jak to się mówi, skomplikowane. Tu jesteś, Remi. Restauracja Gusto mieści się tam, kilka metrów stąd. To dobra wiadomość. A zła? Zła jest taka, że wejścia do podwórza pilnuje zły pies. Będziesz musiał poszukać kości, żeby go stamtąd wywabić. Jasne. Idziemy. Świetna robota. Psy są jednak głupie, co? Teraz musisz unieszkodliwić pułapki na szczury. Nie jesteśmy tam bezpieczni. Poradzisz sobie? Pewnie. Co mam robić? Już wiem. Poszukaj łyżek, żeby pozamykać pułapki. Tam jest niebezpiecznie. Uważaj na siebie. W porządku. Będę pamiętał. Gotowe. Dobrze. Posłuchaj. Potrzebujemy monety, która leży na dachu w gnieździe. Znajdź ją, a potem zrzuć rynną. To szaleństwo! Tyle wysiłku, żeby zbierać śmieci? Szybciej, Remi. Emil czeka na ciebie, żeby rozpocząć misję. Dobra, już pędzę. Teraz czas na nasz ruch. Daj każdemu szczurowi znak startu, a potem wskaż im drogę. Pamiętaj, musisz być szybki. To łatwe. Ruszam.
Nawet ja wiem, że szczur w pobliżu kuchni nie wpływa dobrze na interes. Nie jest dobrze. Czas na mnie. Dlaczego? Jak? Albo walnąłem się w głowę mocniej, niż mi się wydawało, albo jesteś tym szczurem, który pomógł mi przy zupie. Nieważne. Wiesz, przydałby mi się tutaj taki maleńki szef kuchni. Mam propozycję. Ja nie będę cię więcej gonił, a ty nauczysz mnie gotować. Świetnie. Umowa stoi. Wiesz, to może być początek czegoś wyjątkowego. Czy mógłbyś zacząć od jutra? Popatrzmy. Ciemno, mokro i cuchnie. Idealne miejsce na kolonie szczur. Się. Śpieszę się! Jedzenie jest w chłodziarce. Idź do kuchni i znajdź resztę szczurów. One powiedzą ci, co robić. A więc mam zabrać jedzenie? Nie wiem, czy to w porządku. Synu, to dla dobra kolonii. Kolonii, no tak. Pamiętaj, by odnaleźć resztę szczurów. Spróbuj je wywęszyć. Jesteśmy w kuchni. To serce i dusza restauracji. Ciasto piecze się w patisserie. Tutaj zmywa się naczynia. A tu jest piec, na którym gotujemy i grillujemy nasze przysmaki. Następna część to kanapy, w której gotuje się zupy. I wreszcie chłodnia, gdzie przechowywane są najlepsze składniki. Gotowi zwiedzić najsławniejszą kuchnię w całym Paryżu? Musisz dostać się do głównego zaworu gazu i zamknąć go, by wygasić wszystkie palniki w kuchni. To powinno na chwilę przyciągnąć uwagę ludzi. Użyj puszki, żeby dostać się na półki. Pędem! Coś jeszcze? Tak, nie pozwól, by wróg ukradł ci puszkę. Linguini! Specjalność szefa kuchni natychmiast!
Niezłe. Jesteśmy już blisko celu. Musisz się dostać do drzwi szafki. Rzucimy ci linę, gdy się tam znajdziesz. Klamka, jasne. Linguini! Specjalność szefa kuchni natychmiast! Niezłe. Klucz do schowków z jedzeniem leży tam. Weź go i przynoś mi. Szybciej. Uważaj, żeby nie ukradli ci go złodzieje. Nie martw się, poradzę sobie. Linguini! Specjalność szefa kuchni natychmiast! Niezłe. Dobra robota, Remi. Bierzmy to, po co przyszliśmy. Jedzonko. Wiesz, co masz robić. Wystarczy dać sygnał każdemu ze szczurów. Thank you.
kuchni. Ciebie zadanie. Ale koniec z kradzieżami, tatku, dobrze? To żadna kradzież. Idziemy na największy targ w Paryżu. Dziś jest dzień dostawy i musimy to wykorzystać. Znam zasady, tatku, nie martw się. Uważaj, synu. Liczymy na ciebie. To, mój przyjacielu, jest targ. To tu bierze początek każde wspaniałe danie. Strzeż się ludzi. Jeśli cię zauważą lub złapią, to au revoir. Tu mamy ryby i wytwórców najróżniejszych produktów. La Boulangerie sprzedaje pieczywo. Le Boucher, jak to się mówi, a rzeźnik sprzedaje mięso. Gotowi coś przekąsić? Twoim pierwszym zadaniem jest odszukanie bezpiecznika i przyniesienie mi go. Po co? Żeby uruchomić wózek widłowy. Załatwię to. Hej, gotów na następną robótkę? Przynieś trochę jedzonka na targ, żebyśmy mogli później po nie wrócić. Nie ma tam psów. Nie, nie, ale są ludzie, więc uważaj. Łatwizna. Całe szczęście, że nie ma psów. Prawie skończyliśmy. Zostało nam jeszcze coś trudnego. Trudnego, srudnego. O co chodzi? Idź za tą starszą panią i włóż jej jedzonko do torby, żebyśmy je mogli później zabrać. A więc najpierw okradamy targ, a potem staruszkę? Gusto by się wściekł. Kto to jest Gusto? To ten szef kuchni. A, nieważne. Wchodzę w to. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je ojcu. Dobra robota, Remi. Bierzmy to, po co przyszliśmy. Jedzonko. Wiesz, co masz robić. Wystarczy dać sygnał każdemu ze szczurów. Się wie. Dans la main. Allez. Allez.
szkodnik! Nie uciekniesz przede mną! Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy! Reszta ludzi wyszła. Musisz się tam dostać i pomóc przyjacielowi dokończyć danie. Ostatnia rzecz, jakiej nam trzeba, to utrata tej restauracji i dostaw jedzenia. Gdy chodzi o gotowanie, to zawsze jestem gotów. Ten człowiek wciąż tu jest i wpadł w amok. Musisz znaleźć sposób, żeby go stąd wywabić. Co powiesz na łazienkę? Tatku, bez obaw, poradzę sobie. Och, biedny Linguini. Inni szefowie zostawili go, żeby sam dokończył danie. Ale nieszczęście jednego szefa jest okazją dla innego. Musisz mu pomóc. Remi, jesteś gotów? Musimy się pozbyć tego człowieka. Ale jak? Ej, zwab go do spiżarni. Tam go zamkniemy. Niektórzy ludzie nas lubią, ale ten z całą pewnością nie. Remi, w kuchni roi się od pułapek. Zrób coś. Użyj łyżki, żeby je unieruchomić, albo zwab tam wroga. Biorę się do roboty. Potrzebna jest jej książka z przepisami Gusto. Przynieś jej książkę z biura. Już biegnę! Musimy zrobić wszystko, żeby uratować restaurację! Szybciej! Krytyk właśnie złożył zamówienie i czeka! Cóż, mały szefie, wygląda na to, że restauracja upadła. Teraz, po jej zamknięciu, duch tego miejsca, atmosfera wielkiego gotowania, żyje nadal w La Ratatouille. A Linguini i ja rozumiemy coś, czego Skinner nigdy nie pojmie. To słowa, które Gusto głosił przez całe życie. Każdy może gotować, ale tylko nieustraszeni osiągną mistrzostwo. Dzięki za radę.
Czas wracać do pracy. Świetnie! Dobra, dobra. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki za radę. Świetnie. O, tak. Czas wracać do pracy. Dobra, dobra. Dziękuję. Świetnie. Dzięki za radę. O, tak. Czas wracać do pracy. Dziękuję. Dobra, dobra. Świetnie. Dziękuję. O, tak. Dzięki za radę. Dziękuję. Czas wracać do pracy. Nie.
Dobra, dobra. Panuje nad nim, żaden problem. O, tak! Dziękuję. O, tak! Dziękuję. Dzięki za radę. Mam cię. O, tak!
Bułka z masłem. Świetnie! Czas wracać do pracy. O, mały włos. O, tak! Dobra, dobra! Dziękuję! To jest szczur? Jam jest szczur! Świetnie! Załatwione, maestro! O, tak! Pomożesz? Thank you.
Dziękuję. Pewnie, że jestem głodny. Nic nie jadłem od wizyty u Mabel. Świetnie! Jedzonko to pychotka. Bez dwóch zdań pychotka. O tak! Dziękuję. O, tak! Dziękuję. Dzięki za radę. Udało się. Czas wracać do pracy. Dziękuję.
Dobra, dobra. Dziękuję. Dziękuję. O, tak. Dzięki za radę. Dobra. Pomożesz? Linguini! Specjalność szefa kuchni natychmiast!
złe. Dobra, dobra. Nie. O tak. Żyję pełnią życia. Dziękuję. Świetnie. Cała przyjemność po mojej stronie. O, tak. Nigdy nie sądziłem, że bycie szefem kuchni może być tak skomplikowane i niebezpieczne. Czas wracać do pracy.
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dziękuję. O, tak! Świetnie! Jak do tej pory służyły mi świetnie. O, tak! Dziękuję. To nie mogło być proste, prawda? Thank you.
Cóż mogę rzec? Uwielbiam dobre jedzonko. Świetnie! O, tak! Dziękuję. Nie!
O, tak! Dziękuję. Ja? Lęk wysokości? Coś ty... Świetnie! Prawie czuję zapach Gruyère'a przez szkło. O, tak! Załatwione, maestro. Dziękuję. Nie. O, mały włos.
Nigdy nie sądziłem, że bycie szefem kuchni może być tak skomplikowane i niebezpieczne. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Gusto, pomóż mi! O, tak! O, tak!
Cóż, mały szefie, wygląda na to, że restauracja upadła. Teraz, po jej zamknięciu, duch tego miejsca, atmosfera wielkiego gotowania, żyje nadal w La Ratatouille. A Linguini i ja rozumiemy coś, czego Skinner nigdy nie pojmie. To słowa, które Gusto głosił przez całe życie. Każdy może gotować, ale tylko nieustraszeni osiągną mistrzostwo.